Sikim, słyszycie? Pogodni panowie. Słyszycie szarlatanów, wpadają także ci, którzy wplątują się w sieć życia wirtualnego, gdzie relacje wydają się być łatwiejsze, ale w ostateczności nie ma sensu. Potrzeba więc rozeznawania, które pozwala badać, czy nie jesteśmy zagrożeni przez kłamstwa fałszywych proroków. W przesłaniu na tegoroczny Wielki Post Franciszek przestrzegł także przed groźbą oziębienia miłości w ludzkich sercach. Dzieje się tak, gdy człowiek ulega chciwości pieniądza, którego następstwem jest odrzucenie Boga. Wtedy nie przyjmuje się pocieszenia, które daje Bóg, ale wybiera się przygnębienie. Ono zaś przeradza się w przemoc przeciwko tym, których uważa się za zagrożenie naszych pewników. Mogą się nimi stać nienarodzone dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec. Papież wskazał także, iż syndromem stygnięcia miłości dotknięty jest także stworzony świat, gdzie zatruwa się ziemię, zanieczyszcza morza, a niebiosa poorane są przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. Jako antidotum na te zagrożenia Franciszek proponuje klasyczne środki, modlitwę, jałmużnę i post. Kiedy więcej się modlimy, zauważa Ojciec Święty, mamy szansę odkryć kłamstwo, że ja mam takie ulegamy, a potem widzę szukać pociech u Boga. Jałmużna wyzwala z chciwości. Tylko, że zlecenie praca, to co, jaką ona miała, czy pół roku, czy rok. Życzenie, aby jałmużna stała się autentycznym stylem życia i konkretnym. No ale zobaczymy. Każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w obecności Boga względem Jego dzieci. A jeżeli on dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby, on, który nie daje się prześcignąć wolności? Czytamy w przesłaniu. Pisząc o poście, Franciszek podkreślił, że odbiera on siłę naszej przemocy. Z jednej strony pozwala doświadczać tego, co odczuwają ludzi, którym brakuje nawet tego, co niezbędne do życia, a z drugiej wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Dzięki postowi stajemy się bardziej wrażliwi. Byś wzięła ten materac, byś poszła. Na zakończenie przesłania na tegoroczny Wielki Post papież zachęcił do wzięcia udziału. No ten zamazuje tam te odrzewce, byś sobie włączyła. I wzdłuż, byś położyła się. Pojednania w kontekście adoracji eucharystycznej. Bo ty tam nie możesz, gdzie jesteś. W tym roku odbędzie się u nas piątku na sobotę 9 i 10 marca. Komunikat po wczorajszym spotkaniu papieża z prezydentem Turcji jest dość ogólnikowy i trudno z niego wywnioskować, o czym naprawdę rozmawiano. Tak nie powiedziało, życzyłbym sobie, aby nie to spotkanie przyczyniło się do uznania praw katolików w Turcji, powiedział biskup Paolo Bizetti, wikariusz apostolski Anatolii, a zatem wschodniej części tego kraju. Komentując wczorajszą wizytę w Watykanie tureckiego przywódcy, podkreślił on, a to się tego, to do leżenia, to nie jest hotel. Oni mają fotele tam. Swobód obywatelskich. Ale ja myślałam, że całkiem co inne. Dają też o sobie znać mniejszościowe, ale bardzo agresywne nurty fundamentalistyczne. Sprawdzono to na przykład, gdzie przed 12 to i była rewelacja, to był głośny program. Tam te garnki, to garnki, ale rewelacja ten. Mówi biskup Pizet. W którym to roku? Kiedy to zrobiono? Przez tych 12 lat atmosfera... W lecie, no kiedy? Niedawno. Przedwczoraj doświadczyliśmy kolejnego aktu wandalizmu. Ktoś wrzucił bombę zapalającą na dziedziniec naszej parafii. Tak więc sytuacja w Trabzon bynajmniej nie jest dla nikogo przyjemna. Ani dla żyjących tam chrześcijan, ani dla pielgrzymów. W innych regionach Turcji, zwłaszcza na południu, jest spokojniej. Problemy pojawiają się, kiedy usiłujemy prowadzić jakieś duszpasterstwo, które wykracza poza samą tylko liturgię. A wiadomo przecież, że Kościół katolicki, zgodnie ze swą misją i tradycją, podejmuje też inne inicjatywy, choćby takie jak posługa charytatywna, duszpasterstwo-młodzieżowe. Tu możesz Turcja stanowczo odmawia jednak uznania osobowości prawnej zarówno samego Kościoła, jest jak i naszych dzieł. I dlatego problemy, z jakimi musimy się borykać, są ogromne. Nie zrobisz. W Korei obraduje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Po raz pierwszy do udziału w obradach została zaproszona delegacja Stolicy Apostolskiej, która w piątek weźmie też udział w otwarciu zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongjang. Na czele watykańskiej delegacji stoi prałat Melchor Sanchez de Toca z Papieskiej Rady Kultury. Przypomina on, że ruch olimpijski od samego początku cieszył się przychylnością Kościoła.
świadczą o tym spotkania świętego Piusa X z baronem Pierre'em de Coubertin, ojcem nowożytnego ruchu olimpijskiego, który sam był tak gorliwym katolikiem. Zdaniem księdza Sancheza de Toca zaproszenie watykańskiej delegacji jest wyrazem uznania dla tego, co Kościół mówi o sporcie i robi na rzecz sportu. Coraz śmielej stawia się też pytanie, czy Watykan będzie miał w końcu własną reprezentację. Mówi ksiądz Sanchez de Toca. Wszyscy stawiają mi to pytanie, kiedy flaga watykańska pojawi się na defilacie podczas ceremonii otwarcia olimpiady. Nie wiem. I nie wiem nawet, czy warto sobie stawiać to pytanie. Na pewno będziemy się starali o jakąś stałą formę obecności w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Prawdopodobnie będę zamykać tą maszynkę i do torby. Watykański Komitet Olimpijski napotyka w tym momencie na trudności naturalne i praktyczne. Sprawia, że udział w olimpiadzie wydaje się niemal niemożliwy. I nie wiem też, czy udział w rozgrywkach z własną reprezentacją byłby zgodny z misją Stolicy Apostolskiej. Myślę, że chodzi raczej o to, by być obecnym w środowisku olimpijskim jako głos moralny, głos sumienia. Udział w zawodach to coś innego. Będzie to zatem obecność taka jak w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych. Czemu? Bo to trzeba mieć pieniądze do spłacenia. Nie masz tu strategii. Nie angażuje się po żadnej stronie. Dla jak nie masz nic, tak jak ty, co ci przyjdzie dobrego? Nie, teraz już jest inaczej. W południowej części Meksyku w stanie Guerrero zamordowano dwóch księży. Ksiądz Iwan Aniowe Jaimes i ksiądz Germán Muniz García zostali zastrzeleni w swoim samochodzie przez nieznanych sprawców. Tracę konserwacyjne serwisy Eurobanku, proszę wczoraj później. I takie w kółko jakieś, widelce mi to pokazano. Księża Zinelia, jedna z osób towarzyszących, została ciężko ranna. Nie, on do mnie dzwoni, bo wiesz, on ciągle jakieś, wiesz, 300 zł chce. On ma pojęcie, co to jest 300 zł teraz? I bez końca, i bez końca. Muszę to odłożyć na potem, bo to niczego nie będzie. To masz ten telefon, nie zgub. Aby zapobiec takim zbrodniom. Będziesz mogła sobie jutro, bo dzisiaj to już może nie dzwonić. To jest wszystko ochrona. Meksyk jest uważany także za jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów dla duchownych. Od 2012 roku życie straciło tam 21 księży. Nie znikną strzały, choć w wielu regionach tego kraju walki powoli się kończą, to jednak wczoraj z broni moździerzowej ostrzelano jedną z dzielnic Damaszku, a w niej zabudowania patriarchatu syryjsko-prawosławnego, powodując śmierć co najmniej dwóch osób i raniąc troje. Ostrzał miał miejsce w pobliżu katedry świętego Jerzego, gdzie grupa wolontariuszy chwilę wcześniej rozdawała paczki potrzebującym. Wydarzenie to pokazuje, że sytuacja w tym kraju nadal jest daleka od normalności. Przypomnijmy, iż 22 stycznia ostrzelano Stare Miasto w Damaszku, gdzie znajdują się kościoły i siedziby tamtejszych patriarchatów, zadając śmierć 9 osobom, w większości młodzieży, która wracała ze szkoły. Ponad 20 osób zostało wtedy rannych. Pokój można osiągnąć nie tylko dzięki regulacjom prawnym czy układom międzynarodowym narzuconym z góry, ale także dzięki zmianom, które dokonują się oddolnie, podkreślił arcybiskup Bernardito Auza na konferencji poświęconej sytuacji w Kolumbii. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej Andrzej wezwał kolumbijczyków, aby odrzucili wszelką pokusę odwetu i przebaczyli sobie błędy przeszłości, bowiem tylko w ten sposób można zwyciężyć kulturę przemocy. W czasie konferencji zwrócono także uwagę na znaczącą rolę Kościoła w procesie pokojowym. To dawno nie jest to możliwe dzięki jego bezstronności. A on głupi jest, a to jutro przyjdziesz, to ja mi nie przyjdę, bo ja jestem w klepsy. W terenach wiejskich, gdzie nie ma żadnych instytucji państwowych, czy tak chciał, żeby wszyscy tańczyli jak on gra. Jest kapłan. Znajomość strasznie jest, wiesz, jest wielką pomocą. Dlaczego to Jaczka do mnie nie dzwoniła? Ja bym też tej głupi dzwoniła. Wzrasta liczba pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. W styczniu tego roku zanotowano rekordową liczbę odwiedzających. Galeria, 770 zorganizowanych grupach przyjechało tam 26 tysięcy osób. O, przypuszcza się, że tak liczny napływ pielgrzymów to m.in. odpowiedź na apel, o, który w grudniu katalog wystosowali dysku wspólnie administrator apostolskiego patriarchatu Jerozolimy,
oraz kustosz. Zobacz, na starówce koło małych, jak ten dzbanek. Taki byś chciała mieć dzbanek. Podkreślili oni wówczas, że jest to nie tylko okazja do głębokich doświadczeń duchowych, ale również wyraz solidarności i wsparcia dla lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Dla porównania, w styczniu 2016 roku do Ziemi Świętej przyjechało 11 tysięcy pielgrzymów, zaś rok później, w tym samym miesiącu, 16 tysięcy. Co ważne, liczba pielgrzymów katolickich podwoiła się. Tak. Rząd Irlandii grozi zaprzestaniem fundowania katolickiej poradni małżeńskiej, jeżeli ta nie otworzy się na pary tej samej płci. Poradnia, która jest agencją tamtejszego episkopatu, w ubiegłym roku otrzymała ponad 1,5 miliona euro państwowego dofinansowania. Według nowych ustaleń, jeżeli jej usługi nie będą dostępne dla wszystkich, może grozić jej zamknięcie. Tak stało się z katolickimi agencjami adopcyjnymi w Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu aktu o równouprawnieniu w 2006 roku. Każdego dnia ponad 175 tysięcy dzieci po raz pierwszy łączy się z internetem, podaje Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w obchodzonym dziś Dniu Bezpiecznego Internetu. Z danych tych wynika, iż jeden na trzech użytkowników internetu to dziecko. UNICEF zauważa, że dostęp do świata cyfrowego otwiera przed dziećmi wiele korzyści i możliwości, ale jednocześnie naraża je na szereg zagrożeń, w tym złe treści, wykorzystywanie seksualne i przemoc, a także niewłaściwe wykorzystanie ich prywatnych informacji. Nie ma tam co małgi, na dwoinki nie ma. Co ty za choinki? Jest wszystko. Nie, u mnie taka piękna choinka była. Nie, to nie są, to są jakieś zdjęcia. Ale na dworzu? No. I co, rozebrali? Tak, rozebrali. I nie zrobiły zdjęć? Ona nie zrobiła, ja to wiesz. I szkoduje, tak? No szkoduje. Tu ponownie jest. Ale ja to mam gdzieś, mam. Ale głupi Mareczek, on nie nagrywał nic przy tobie. Nie, no właśnie. Miał co miał. Mam to w internecie gdzieś. Jest 16:30. Zapraszamy na audycję Studio Sport. Wszędzie do tej ochrony chcą tych niepełnosprawnych. No tak, bo tam oni siedzą. A zadzwonić na policję to dziecko umie. No ale wiesz, to dziecko niepełnosprawne to... Wczoraj widziałam w sklepie poszłam. Bardzo serdecznie Państwa witamy, zapraszamy jak każdą audycję sportową przed mikrofonem Łukasz i Paweł. Zaczynamy tradycyjnie w zimie od skoków narciarskich. Wczoraj, tak wczoraj było zaprzysiężenie naszych skoczków, no i dzisiaj już nasi są w Korei Południowej, a w sobotę już konkurs, pierwszy konkurs na tej mniejszej skoczni, kwalifikacje, treningi, pewnie treningi zaczną się już jutro, ale o tym wszystkim powiemy, bo najpierw to, co już było, czyli ostatnie dwa konkursy indywidualne przed olimpiadą. Oczywiście, a to jest manta, świata Willingen, najnowocześniejsza manta, taka najdurniejsza firma i z bardzo pięknymi chodzi. Ono czyszcza wszystko, ze śmieci. W tych konkursach w sobotę i w niedzielę. O, nawet mi tu wchodzi. Przepraszamy, Eurobank. Widzisz? Nawet nie mogę. Paczki dziadowskie, Eurobank. Nie dość, że tu się blokuje, to jeszcze mają remont. Ale to są bardzo optymistyczne. A ta dziewczyna na jubilerskiej mówi, bo ten nasz Eurobank to jest bardzo głupi. Jeżeli Janka dopłacę 15 zł na konto, to być może mi się okienko otworzy. Weźmiemy pożyczkę. Freitag z Niemiec. Jeżeli pracowniczka mówi o swoim banku, że jest głupi, to on musi być głupi. Na czwartym miejscu, a wyprzedził go Dawid Kubacki. No powiedziała o swoim banku. Dlaczego było mniej optymistycznie? No bo Freitag... Że bank euro jest głupi. To trochę powiększył nad nim przewagę. Bank euro na przykład mówi tak, że jeżeli ty bierzesz pożyczkę pozabankową gdzieś, że masz dwa razy tyle spłacić, oczywiście po latach, to to nie oni ci pożyczają, tylko ty im. Rozumiesz? I oni dlatego nie dają pożyczki, bo coś mi się przestawia. On sprawił dużą niespodziankę, bo zajął ostatnie miejsce. Jak raz dali, to już wystarczy, ale im się coś przestawia. Po pierwszej próbie
a w drugiej bardzo się poprawił, dzięki czemu awansował na 23 miejsce. To, co Kamil Stoch stracił w sobotę, odzyskał w niedzielę, ponieważ właśnie w tym konkursie niedzielnym Polak zajął drugie miejsce, ustąpił tylko bardzo dobrze skakącemu w ten dzień Johanowi. Ale z marca... Stoch skorzystał też na tym, że dużego pecha do warunków atmosferycznych. Nie, bo tutaj mamy, wiesz, z Jowiszem. Do niedawna lider Pucharu Świata, Ryszard Frajtak, który dwukrotnie został wpuszczony na bardzo złych warunkach, za co pewnie się oberwało Szymonowi Górkowi z Glakowitarią, odpowiada za to. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to tak jak wspomniałem, kawu się robi, herbatu się robi co 5 minut. Po długiej przerwie, bo on ostatni raz stał na tak zwanym pudle w zeszłym roku w Bishopsko, no ale zabawny dzień dzisiaj dla mnie z tym Markiem. Dobry występ po raz kolejny Dawida Kubackiego i Maciej Jakota, po raz pierwszy chyba. Myślę sobie, dobra, wtorek nie pójdę, dopiero w środę. Marek powie, że nie może. Który w pierwszej serii też trafił na słabe warunki i skoczył 126,5 metra. W drugiej pokazał, a no widzisz, no, przynajmniej ten Mareczek ciebie rozbawił. Rozłożył mnie na wszystkie łopatki. Tak, i to pozwoliło mu przesunąć się z miejsca 23 na 12, tak więc statystycznie rzecz biorąc, sytuacja nie jest taka. No już nie jedzie, no już 15-20 lat do tyłu jeździł. Zgadza się. Spieprzył komuś samochód, zabrali, aresztowali samochód. Po Zakopanem. Niestety. W Pucharze Świata ma tych punktów 863. No w Polsce. No ale to było gdzieś na granicy. 43 punkty. W Polsce to było w perspektywie walki o Puchar Świata jest bardzo mało. Ale cieszy to, że to Kamil Stoch w obu konkursach. I on jest, wiesz, do bólu kłamliwy, bo ci powie, że był w Berlinie. Dwa lata go nie było, że on był w Berlinie. Ja należę za pewne działania służb ich koordynację. Zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą Jacek Cichocki. Świadek stwierdził, że przed notatką miał o Amber Gold wiedzę taką, którą pewnie mógł uzyskać ze źródeł otwartych przez mediów i reklam. Bardzo ważny świadek, ponieważ pełnił kilka funkcji. A nie to tak się cieszy się zaufaniem ze strony Mówi wiceszef Komisji Śledczej poseł Jarosław Krajewski. Pan Jacek Cichocki odpowiada również za to, w jaki sposób funkcjonowała policja wobec podmiotów z grupy Amber Gold i wobec pana Marcina P. Dlatego, że jak minister spraw wewnętrznych miał wiceministra Michała Dezmura, który już zeznał przed Komisją Śledczą i minister spraw wewnętrznych nadzoruje pracę policji. Bardzo ważne jest uzyskanie informacji ze strony pana ministra Cichockiego, na jakim etapie on dowiedział się o tym, że taka sprawa jest kontynuowana przez policję. Jacek Cichocki stwierdził, że nie miał żadnych negatywnych sygnałów ze strony policji w sprawie Amber Gold. Świadek przyznał, że nie rozliczył podległych służb w tej kwestii. Z wcześniejszych zapowiedzi członków komisji wynika, że przesłuchanie Jacka Cichockiego może potrwać do późnych godzin popołudniowych. Sejm, Zuzanna Dąbrowska. Daniel Obajtek został nowym prezesem PKN Orlen. Dotychczasowy prezes spółki Energa zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Jasińskiego. Wczoraj Rada Nadzorcza PKN Orlen oprócz prezesa odwołała też wiceprezesa spółki Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską jako członka zarządu. Do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu PKN Orlen do spraw inwestycji i zakupów Rada delegowała Józefa Wędryckiego. Natomiast Daniel Obajtek w związku z powołaniem na prezesa PKN Orlen zrezygnował z funkcji prezesa energii. O zmianach w zarządzie PKN Orlen spekulowano w mediach od kilku miesięcy. W przypadku Mirosława Kochalskiego pogłoski o możliwym odwołaniu pojawiły się po jego przesłuchaniu przez komisję weryfikacyjną w październiku 2017 roku w sprawie stołecznej nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9. Jako sekretarz miasta stołecznego Warszawy z ramienia PiSu w styczniu 2006 roku wydał on decyzję zwrotową. Tutaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zaplanowano na dziś głosowanie dotyczące reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych. Celem regulacji jest promocja rozwiązań niskowęglowych. Zmiany mają wydłużyć też ochronę przedsiębiorstw zagrożonych tzw. ucieczką emisji. W tym celu zakładają przyznanie im puli darmowych uprawnień w latach 2020-2030. Regulacje mają także przedłużyć wsparcie dla energetyki i ciepłownictwa w Unii i zamożnych krajach poprzez m.in.
Nowy Fundusz Modernizacyjny. Europoseł PiSu Jadwiga Wiśniewska wskazuje, że w polityce energetycznej niezbędne jest zrównoważone i realistyczne traktowanie ambicji środowiskowych, czego w wypracowanym kompromisie brakuje. Nie, to ja za święta, to tylko dla grzeczy. Naprawdę, ja tylko na 5% jestem Żydówką. No i Wincent Janek Witek mówi, że słuchaj, tu przyjedzie taka Żydówka. I ona, ponieważ robi zakupy i wszystko kupuje, a to była prawda była. I coś, jak ja pączków nie przyniosłam, miałem Kozmiczkowicz i papierosów, to on zaraz na telefon, ja zaraz zadzwonię do tej... Ale potem mówi, że ona jest na 5% Żydówką i mówi, że jak ona tu przyjedzie, to jak... Słuchaj, jak ja cię pierwszy raz widziałam, to ty taki umęczony tym miałem tym były. Tak? Do tych elementów tego dokumentu Europoseł PiSu zalicza zapisy dotyczące wsparcia inwestycji w sieci energetyczne i w ciepłownictwo systemowe. Obecna dyrektywa o ETS będzie obowiązywała do 2020 roku. Reforma ma uregulować handel emisjami w podczasie i pobudzić redukcję emisji CO2, by wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia klimatycznego z Paryża. A ja jak przyjechałam, a on cały nagi. Tak. Trąbą. Ale on jest kobietą, więc do tego jest ten widok. Ja mam tutaj wstępnego śniegu. Nie małem, na pozostałym obszarze umiarkowany i duże okresy śniegu. Temperatura maksymalna to minus 4 stopni na południowym wschodzie. Tak, że dówka przyjdzie. No jak każda dówka przyjechała, tam do niej mówi tak. Kupaj mi dówka. Na 5%. Będzie stała w butach. Przejdźmy. Bo ja przynoszę policję, przynoszę jedzenie. A ty nie przyjdzie. Takie daby za tobą tu. Jakaś łotyszka, jakaś z Rosji. I kurwa twoja mać na tej tej. W rozmowach niedokończonych podejmiemy temat choroba zmieniająca życie. Naszym gościem będzie pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, zajmującej się opieką długoterminową i paliatywną. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś audycję do morzu i podejmiemy temat upadłości drogą uwolnienia od spirali zadłużenia. Naszym gościem będzie pan Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji. Nie należało się. Początek tego spotkania godzina 21.30. Tak. Tak. Bądź tak grzeczny, daj mi ten kalendarz, zobaczyć. Nie, nie, on jest zakurzony, dziecko, on jest brudny. On wisi tu 100 lat. To jest nowy. Nie, nie, nikt wisi. No dawaj z gwoździka, tylko daj mi u góry, ja przelecę i będę widziała. Okej, dzisiaj jest który? Szósty. Organizujemy dwa festiwale. O pierwszym, który będzie 2 czerwca. Ale on tu już jest zakurzony. Czyli w pierwszą sobotę. Nie kłaść tak, on się zakurzony. W festiwalu dziecięco-młodzieżowym od jakiegoś czasu informujemy. Festiwal ten jest organizowany ze środków, które otrzymamy z 1%. A wszystko po to, ażeby wychowywać jak najlepiej dzieci i młodzież w duchu katolickim i polskim. Oczywiście będą nagrody, będzie możliwość zapłacenia. Przychodzi tutaj, na to trzeba było, nie wiedziała, ale... No i jeszcze zobaczymy, to wszystko jest do omówienia. Patrzcie Państwo na portal Radia Maria. Ale jeszcze jedno, proszę Państwa, oczywiście drugi festiwal, który będzie wcześniej od młodzieżowego, dziecięco-młodzieżowego. Drugi festiwal seniorów, także przy naszym sanktuarium. Festiwal 19 maja bieżącego roku, też sobota. Każdy zespół ma wykonać 2 utwory o tematyce maryjnej i o naszej ojczyźnie patriotycznej. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, tematyka festiwalu jest związana z obchodami stulecia niepodległości Polski. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie liczące powyżej 10 osób, kluby seniorów, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów, chóry i zespoły parafialne. Zgłoszenia z tekstami utworów, maksymalnie 2 zwrotki, nagrania, demo oraz krótką informację o zespole należy kierować na adres sanktuarium z dopiskiem festiwal. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca, sobota bieżącego roku. Adres sanktuarium to ulica Starotoruńska 3, 87100 Toruń lub e-mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jury
że spośród zgłoszonych zespołów. No ciśle, bo to ładnie widać te dni. Zaproszony na koncert finałowy do Torunia. Ładnie widać. 19 maja 2018 roku. Bliżej informacje można uzyskać pod telefonem. No szarym, jaki ona szary. Na tle, z podołu. Sparzył mnie coś innego. Nie, to jest bo ją nie widać tej kury. Niby widać, ale wiesz. Pogód. Jak nos wsadzisz ten, to widzisz, a tak to wiesz. Widać do kury, ale podłoże było inne. Seniorów 19 maja i 2 czerwca dziecięco-młodzieżowy. Śpiew, tańce też mogą być. Wszystko, co niesie kulturę polską i kulturę katolicką. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Powiedzcie Państwo jedni drugim. Oczywiście będziemy wspierać te zespoły, które przyjadą do zawodzącego podróż na pewno dziecięce. Tak będziemy wspierać dziecięce i młodzieżowe. Dorosłych zobaczymy, to jeszcze się okaże. Na pewno zapłacimy tym zespołom dziecięcym, młodzieżowym podróż, najprawdopodobniej jedzenie tutaj, no i nagrody będą także. A pięknie, a to wszystko z 1% dla wychowania dzieci i młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym. Proszę Państwa, nie lekceważcie tego 1%. 1% z podatku, a więc te bity wszystkie. Chciało nie, chciało Mareczko poznać. Nie, no czy dobrze wiesz, ja ci coś powiem. Jak ty tam masz kogoś, to może zegarki zareklamować. A kto ci weźmie? No ludzie, którzy jakaś bogaczka. O tak, dzisiaj. Bogaczka jakaś. To ja wiesz. Ja kiedyś jak nie wzywam, to coś nie wykazuję. To jest taki oryklej. Miasto Maryi. Wiele czyni cuda, dowodzą tego Siemianowice Śląskie. Nasz dziennik opisuje wyjątkową inicjatywę prezydenta miasta. Słyszałem do tych jechówek, tam angielskiego nauka. Maryja działa cały czas. Rozmowa z prezydentem Siemianowic Śląskich Rafałem Piechem, który powierzył miasto szczególnej opiece Maryi. Oni tam te żydowska nie wiedzą żadnych. Dar sumienia. Kiedy katolik może, nawet powinien. Ale one wszystkie te kosmetyki Oryfem pokupowały, rozumiesz? Rozebrały mi cały ten. Ja nic nie musiałam się nawet robić. Posłowie rozważają wniosek o wprowadzenie projektu Zatrzymaj aborcję do porządku prac komisji. Inicjatywę opisuje nasz dziennik. No. I po prostu wszystko mi rozebrały i koniec, nie trzeba chodzić. Czy referendum konstytucyjne otworzy ścieżkę do likwidacji polskiego złotego? Zastanawia się w naszym dzienniku dr Krzysztof Kawecki. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Mamy już 14:13, zapraszamy na audycję aktualności. Kiedy zadaranty, wiesz, tam było wszystko. Nie ma sprawy. Słucham! Słuchaj, dzwoni do mnie babka i mówi, czy pani Wiesława Andruszyk. Ja mówię, pani Wiesława Andruszyk, to już dawno umarła. Państwo, nie pierwszy temat związany z ekonomią. Mamy połączenie z ekonomistą doktorem Marianem Szumuchą. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, słucham. Witamy. Może pierwsza rzecz. Ja mówię, umarła. Kochana. Do tematu. No to lej. Do likwidacji branży futrzarskiej w Polsce. No jak to nie ma, ale
jeszcze do takich spraw jak, no tak niektóre media, przynajmniej te można powiedzieć, komercyjne, mocne topnięcie na Wall Street i również jakie to ma przełożenie na polską giełdę, też to, że czynią alarm, że te wyniki się od rana były kiepskie, słabe. Jak to rozumieć? Czy mamy być spokojni, panie doktorze, czy rzeczywiście coś się dzieje? Przełożenie... Idą do domu, widzisz, to nie jest lato. Pomiędzy amerykańską giełdą i z niej. Bo z tego numeru pamiętam, dzwoniła. Na wszystkie światowe rynki właściwie, w tym do Polski. Powiedziała, że zupełnie oczywistym. Stany Zjednoczone, giełda nowojorska przy Wall Street, to jest ciągle największy rynek, to jest rynek najbardziej wpływowy, na który pracowników wszyscy patrzą i który wyznacza trendy, także indeksowych i cen poszczególnych akcji, poszczególnych spółek. Jeśli chodzi o przyczyny, nie ma fundamentalnych powodów, które mogłyby uzasadniać tezę, jakoby wczorajsze tąpnięcie miało być początkiem załamania kolejnego kryzysu finansowego. Wszystko wskazuje na to, że jest to zwykła korekta, giełda amerykańska, korekta oczywiście gwałtowna, rzeczywiście, to fakt, ale giełda amerykańska rosła przez ostatnie lata także bardzo szybko i trzeba co jakiś czas po prostu skonsultować. Na linii, ja widzę, że mogę podają. Podobnie jest na linii, trendem się nie spadkowym gapi, tam, także co jakiś czas następuje odbicie, więc póki co chciałbym uspokoić, jeśli ktoś inwestuje na giełdzie, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, to wszystko jest oczywiście w jak najlepszym porządku. Jak mówię, nie ma w realnej gospodarce podstaw do tego, by sądzić, że zaczyna się załamanie takie, jak obserwowaliśmy w roku 2008, czyli to już 10 lat temu dokładnie. Czyli rozumiemy, te sygnały są po prostu przesadzone. Czy sygnały są, ale komentarz, ich interpretacja jest nieco przesadzona, prawda? Dokładnie tak. Jakoby właśnie tutaj na rzecz coś się działo niedobrego. Więc panie dyrektorze, jeszcze raz wracajmy do ja tego, co ten bank podstawowy, to raz co się dzieje. Do mnie dzwoni na infolinię, ja mówię, żeby tą branżę zlikwidować, nie, a okazuje się, że to są, pożyczki. No, jest to nasza, prawda, dosyć mocna strona, jeśli chodzi o polską produkcję. A liczka w tym jest, wiadomo, ale nie korzysta, bo żyrowała babcia, która umarła i tam mieć, musi zabierają jej to, ona musi mieć go szybko. No, hodowla zwierząt przeróżnych jest przecież nie zdenerwowała wasza pracownika na polskie banki podstawowe, dlatego nie chce być już. A na polskie akreklamacje na telefonie nie umarły. Pracownika więc miała rację. Prawda, musimy iść z czasem i tak dalej, i tak dalej. Sobie co sama wpłaca i wypłaca. Tak miała rację. I sobie stawia kolację. Ten, kto ma rację, stawia kolację. I sobie kolację. Tych happeningach, otwarte klatki i tak dalej. Niech futra przejmą do historii. A pani po co tu przyszła? A powiedzieć halo! Nie, nie, bo to mrówka szła taka, wiesz? Wielką, wielką tradycję i mało tego, jest to też utrzymanie dla wielu ludzi. Poza tym względy humanitarne również są tutaj zachowane, bo przez tą kontrolę są specjalne ustawy i tak dalej. Jutro? Tak, no, oj, wiele już zostało. Jak pojadę do Bogu, no to przecież wiesz, a idę do zakonnicy przyjdź. Po piątej, padają właściwie na łamach wszystkich gazet, na antenach, wszystkich stacji radiowo-telewizyjnych. No będę załatwiać sprawy, bo problem z tym, nic nie mogę załatwić. Osób, które opowiadają się za zakazem, wszystko stanęło. Nawet na... Myślę, że od strony ekonomicznej to nikt nawet na nie próbuje. Babka, ale tak to pojedzie sam osobiście. Pomysł zakazu hodowli zwierząt na futra w naszym nie? kraju ma jakiekolwiek uzasadnienie. No ale pojedzie się bank, jednak budowy pewne mity wokół zrobić mogę tu pod ręką. Gospodarczym. A jeśli nie przeszło, to też mogę zrobić. Zadawać kłam. Otóż pojawiła się informacja kilka dni temu dla przykładu. Niestety przez jedną z prawicowych gazet została także podzielona. Informacje jakoby to były oczywiście źródło miejscą ekolodzy, właściwie pseudoekolodzy, jakoby na fermach w Polsce pracowało niespełna 1000 osób, około 900. Przy tym wszystkie statystyki, nawet te oficjalne, rządowe, podają, że ferm w Polsce jest prawie 1200. Logiczny wniosek z tego wypływa, że to ponad 200, właściwie prawie 300 fermach zwierzęta oporządzają się same. Źródłem danych pseudoekologów jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I to samo w sobie stanowi największą manipulację, bo mówimy o chronie roślin.
sprawa, więc w pierwszej kolejności podane, jeśli chcemy je zweryfikować, powinniśmy się zgłosić do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a nie do ZUS-u. Po drugie, w tejże branży, w branży, która jak wiele rolniczych ma swoje okresy w ciągu każdego roku przestoju czy wolniejszego tempa prac na fermach i ma swoje okresy żniwne, nazwijmy je. W przypadku zwierząt futerkowych jest to czas jesienny. Należałoby sprawdzić w agencjach pracy tymczasowej i w innych tego rodzaju miejscach. Zatrudnienie na fermach, konkludując, w Polsce bezpośrednio to jest 13 tysięcy osób. Pomnożywszy to przez średnią liczbę członków polskiej rodziny, dodawszy do tego kilkadziesiąt tysięcy pracowników w branżach kooperujących, w branży drobiarskiej, w branży przetwórstwa rybnego, w branży transportowej, także w bankach spółdzielczych, które na kilka miliardów złotych udzieliły w ostatnich latach dynamicznie rozwijającej się hodowli zwierząt futerkowych w Polsce kredytów i w wielu innych branżach, od takich najdrobniejszych, począwszy kilka dni temu na antenie telewizji Trwam, nadmitowany był na żywo z województwa zachodniopomorskiego, z powiatu goleniowskiego, program interwencyjny po stronie prawdy i tam występował m.in. przedsiębiorca, który produkuje wraz ze swoimi, ze siedmioma zatrudnionymi przez siebie osobami specjalistyczne rękawice dla pracowników ferm zwierząt futerkowych. Więc tych branż, tych firm małych, dużych, średnich jest cała, to są polskie firmy. No i tu przechodzimy do drugiego takiego mitu, który pojawił się wokół tej branży. Mitu, jakoby to była branża niepolska i jakoby coraz więcej hodowców z krajów zachodnioeuropejskich, gdzie te hodowle rzekomo są zamykane w wyniku kolejnych ustanawianych tam zakazów, do tego zresztą też przejdę, jakoby coraz więcej kapitału zagranicznego w tej branży miało udział. Otóż według głównego inspektora weterynarii 98% ferm, z tych niespełna 1200, to są fermy o kapitale polskim. Mało tego, po roku 2000 nie powstała w naszym kraju ani jedna ferma czysto zagraniczna i w niewątpliwości trzeba powiedzieć, powstała jedna ferma z mieszanym kapitałem, dokładnie polsko-holenderskim. To jest mit drugi. Mit trzeci, zakazy w krajach wyżej od nas rozwiniętych. To nieprawda. Wiele krajów po pierwsze opiera się tym, że zakazom. Ostatnio Estonia takiego zakazu wrzuciła. Czesi rzeczywiście go mniej więcej w tym samym czasie uchwalili. Tylko zwróćmy uwagę, wyniknijmy szczegóły, by dowiedzieć się całej prawdy o sytuacji. Chcesz muzykę? Produkcja. Także o sytuacji.